Normalnie chyba dojechałem do Norwegii. Chciałem dojechać do Rzeszowa, a jestem w Norwegii. Pierwsza noc pod namiotem w wyprawie. Zawsze to jest elektryzujące doświadczenie. Bo nie wiadomo, nie zawsze wiadomo, gdzie się będzie spędzać pod namiotem. Tak było też w tym przypadku. Zaraz wyjdę, to pokażę, gdzie mi przyszło spać. No co, ciepło mi było, śpiwór dał radę. Ale jak nie miał dać rady, jak on jest kupiony specjalnie na to, żeby przebywać w niskich temperaturach w Rumunii. Znaczy w niskich temperaturach relatywnie, niskich latem. Także ciepło mi było, ok. Jedno co nie dało radę, to mój materac. No tak już po godzinie snu. Zacząłem odczuwać, zacząłem się budzić, że coś ja się opuszczam za bardzo, także rano to już się, w połowie nocy to już spałem na takiej mikromacie, nie materacu pompowanym. No muszę dzisiaj sprawdzić, może w Rzeszowie, bo jestem jeszcze przed Rzeszowem, muszę sprawdzić jak to, ja tu popełniłem błąd, nie załatałem dokładnie. O, jedzie jakaś ciężaróweczka. Tutaj w ogóle jestem na terenie budowy, albo blisko terenu budowy, chyba blisko. Tutaj w nocy troszeczkę samochodów jeździło. Przed szóstą zaczęło się, co 10 minut jakaś ciężarówka jeździ. No. Ale nikt nie przychodzi. Piękne są okoliczności przyrody. Ja widziałem po ciemku, zaraz zobaczymy. Za dnia, bo jeszcze nie wchodziłem do tego. Ja tak naprawdę jestem niedaleko Pilzna, tego polskiego, nie czeskiego. To jest jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów przed Rzeszowem. Kurczę, bardzo fajnie, trzeba przyznać. Troszeczkę się dygałem w nocy, jak tu przyjechałem, bo tak, tam za mną. To są tereny, to są takie zalewy. Tutaj jest jakaś. Tu chyba wydobywają piasek. Go transportują. I troszeczkę się dygałem, ponieważ tam w oddali widać, że po drugiej stronie jezdni, stamtąd przyjechałem, tam jest tabliczka nieupoważnionym wstęp zbroniony. Ale po tej stronie nie widziałem żadnej tabliczki tego typu, tylko było, że głębokie wykopy. Ja używałem latarki. Też jakiś tu zwierz latał, chodził, nie wiem, jakiś kot, pies. No, ale rozbiłem się. Tutaj trochę kamieniście było, więc te kamyczki poodprowadzałem. Normalnie wygląda jak Norwegia. Też w ogóle tego typu ciężarówki, co tutaj jeżdżą. O, zaraz pomachamy chyba panu. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać zalew. W czasy nad wodą. Woda ma właściwości zdrowotne. Tak, nie wiem czy wiecie, ale to są początki jeżdżenia, dlaczego ludzie zaczęli jeździć nad morze i tak dalej. Kiedyś wierzono, że to chyba się stało w Wielkiej Brytanii. Zapoczątkowane zostało. Kiedyś ludzie wierzyli, że woda ma właściwości lecznicze. Jakieś tam ma, ale nie wiem czy takie super szczególne. No i tak zaczęto jeździć nad wodę. Także ja też, co będę gorszy? Jestem nad wodą. W nocy jakieś ryby tu pluskały. Ptaki. Teraz pouciekały te ptaki. Normalnie czułem się jak nad morzem, bo coś bardzo podobnego do mew z dźwięku. No dobra, spadam stąd.
No.